Hubert, złapałem cię dzisiaj na planie milionerów. Tak. 24 lata. Przypadek. 24 lata za wami. Czy minęło ci jak jeden dzień? No szczerze mówiąc tak, jakkolwiek banalnie to brzmi, to tak jest. Naprawdę bardzo szybko ten czas mija. To jest tak, my spędziliśmy. Tak jak z dziećmi, nie? No, okay. Się rodzą, a w następnej chwili są w podstawówce, a w następnej są na studiach, a w następnej biorą ślub. Nam też bardzo dzisiaj minęło szybko i przyjemnie. Pokażmy jakieś kulisy naszym widzom. Jest taki jeden element w waszym studiu. Ja wiem, wszyscy o to pytają i pytają, czy mam tu jakieś zaznaczenie, czy jak się pojawia pytanie A, B, C, D, to czy ja mam tu gdzieś zaznaczone, która z odpowiedzi jest poprawna? No nie mam. I zawsze powtarzam wtedy, że gdybym miał, to widzowie siedzący tu, ile to jest? Raz, dwa, trzy, jakieś cztery metry stąd, wszystko przeczytaliby na moim ekranie i byłoby widać. Nie mam. Natomiast na tej kropce, na tym kwadracie pojawia się kropka, pole zaznaczenie na zielono albo na czerwono po zaznaczeniu zawodnika. Zawodnik zaznacza, ja mam tutaj wtedy zaznaczenie zielona poprawna, czerwona niepoprawna. Częściej znasz odpowiedź czy nie? Pół na pół. No dobrze, mamy jak zwykle trzy koła, przynajmniej w tych regularnych edycjach. Patrz, nawet jesteś wpisany tutaj. Bo tak się wydarzyło, co, proszę Państwa, że udało mi się zagrać i tam jest taki fantastyczny pamiątkowy bon. Czego Państwo nie zobaczycie, bo to wspaniała pamiątka dla nas, ale muszę Cię na koniec zapytać o ostatnią rzecz. Które koło jest Twoim ulubionym i dlaczego? No najbardziej nie kłamie pół na pół ewidentnie, no bo po prostu zostawia ewidentnie jedną poprawną odpowiedź i drugą złą. Natomiast ja lubię telefon do przyjaciela, bo jest trochę interakcji, bardzo zabawne sytuacje czasami się zdarzają, daje dużo takich możliwości interakcyjnych to koło, więc ja je lubię. No to zapraszamy na kolejne odcinki i jeżeli jeszcze Państwo nie wiedzą, to teraz już nie tylko gramy o milion, ale o dwa. No to są specjalne wydania, myślę, że dosypiemy węgla do pieca tymi specjalnymi wydaniami. Zapraszam, musicie to obejrzeć koniecznie, ja się na nie mega cieszę.